Idźmy dalej. Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Złotej Areny. Przegraliśmy w ostatnim odcinku, wygraliśmy dwie gry, przegraliśmy jedną. Zobaczymy, jak tym razem nam pójdzie. Mogłeś było 18-17? No okej. Okay. To mogłem. Ta Saskia... Nie wiem, czy nie powinniśmy wziąć nawet byle jakiego gówna, tylko nie czegoś, co niszczy nam rękę. Zostawimy tą Ciri, może on nas dry pasuje? Leto. Jorwet zadyma. No właśnie, nie można jej wrzucić na cmentarz, trzeba ją zagrać. No i dobra, i teraz plan jest taki, on nam robi dry pass. Nie? No to nie! No to nie! To było chamskie z mojej strony. Wafail. Od razu wjeżdżamy z Jaskrem. Skelen. My też Skelen. Ustawiamy sobie Seldkirka albo Wilgeforca. Nie mam żadnego Wilgeforca na ręce. To może Wilgefort zrobi większą robotę niż Seldkirk? Czy włączyłem nagrywanie? Tak, włączyłem. Chłopak idzie z grubej rury. O Jezu! O Jezu! Jak ja mam dobrać teraz Wilgeforca? Chyba nie muszę na razie. Mogę na razie zrobić tak. A później wjedziemy z zabójstwem. Pióro jest potężniejsze od miecza. O ile on nas nie przebije o więcej jak 16. Gdzie jest moje piwo? Piwo, gdzie jesteś, kiedy cię ludzie potrzebują? Hashtag piwo. Hashtag Wilgefort. Wilgefort w piwo? Co za błahe zadanie. Piwo! Leto. Nie przebiłem go tym. Niestety. Mgła. Ragnarok jest teraz słaby. Bo nie przebija. Zabójstwo. My tracimy 6. On traci 2. Co mnie wezwałaś? To nam da nawet boosta i go przebijemy. Się uparł na te pogody? Się uparł. Dobra, musimy tutaj coś rzucić, żeby mgła miała. Ale co my możemy z tego dostać fajnego? To jest 17, to jest... 10 z mgłą. To jest zawsze 17. Ewentualnie mogę X-Mena wziąć. Ale X-Men dostanie tylko 2 buffy. Więc albo 17, albo 10. Z drugim tikiem pogody. Nie mam resetu, więc gramy tak. Zwracasz się do mnie o pomoc. Przyjaciel ma dobry deck. Drugi leszy. Drugi leszy.
Przebijamy. Ciekawy wybór. No grubo chłopak idzie coraz bardziej. Jak sobie życzysz. O Chryste, naprawdę Kahir. W uzurpatora. Uzurpator ma ten minus. O Chryste. O mój Boże, 31. No chyba musimy poddać tą turę. Ale tak nie chciałbym. Ta Ciri jest teraz bezużyteczna. Ten Ragnarok jest teraz tak słaby. Wyciągnęliśmy od niego Vilgefortza i to. Ale boję się, że on takich ma więcej. Teraz i Ragnarok jest słaby. I ta Ciri jest słaba. I wcale nie wiadomo, czy dobierzemy lepiej. Dwa Jorvety pojedynki są straszne. Ten Ragnarok wcale nie zrobi dużo punktów w tej chwili. Teraz reset, szkoda. Teraz reset to bardzo szkoda. Że nie wcześniej jak był jaskier, ale może będzie jeszcze jeden jaskier. O, tej karty to nawet nie chcę widzieć na oczy, chociaż... Z tym, co mam teraz na ręce, to wcale bym nie był taki pewien, czy ja nie chcę jej widzieć na oczy. Wcale bym nie był taki pewien. No dobra. Prawdę. Zobaczysz je we śnie. Jaskier jest spoko. To zobaczmy, co dostaniemy. DJ-a. Czy ja już chcę grać DJ-a? No zagramy sobie Aguarę, teraz jak będzie Piorun, to przynajmniej z niego skorzystamy. No teraz przynajmniej zrobiła ta Aguara 11 punktów. Słaba ta Aguara jest. Uzdrowienie w Leszego, nie w Birne. No dobra, nie jest to dla nas jakiś największy problem. Oh my god, to jest problem. To jest dramat. Tak mocne karty. Na nic. Szczególnie ten Seldkir. Mamy dwóch Jorvetów, którzy nie mają co pojedynkować. Nie będzie tu drugiego Soden. Mamy Tibora, którego musimy zagrać, tak po prostu. Może się zaraz jakiś pojedynek skleci. Dużo dobrych kart zostało w deku. Miód Przodków, Vilgefortz, Keira, Leszy, Sen, Kujamuja. No dobra, będzie jakiś pojedynek. Będzie jakiś pojedynek, ale rzekłbym, że słaby. 4 i 7 to jest najlepsze, co możemy osiągnąć w tej chwili. Kolejne uzdrowienie. To jest niezłe. To twój zły dzień. Bo będziemy mieli lepszy pojedynek. Mam lepsze czucia. O Jezu. To spieprzyłem sprawę. Dość tej farsy. No pierdzielony, ile on ich wydropił, kurwa, tych uzdrowień. No zobaczcie, kurwa, zobaczcie. No przecież to jest dramat. Gościo wyciągnął, kurwa, 7 jaskrów. 5 uzdrowień, 15 jaskrów. No dramat, to była gra dramat. Ale tak czułem, że tak cisnął tą pierwszą turę, żeby sobie później zagrać. No, mogłem... O turę... O turę opóźnić. Zbyt długo. Ten reset. Tolerowaliśmy słabych cesarzy. Ale to by nic nie dało. Po prostu. Był lepszy.
Był lepszy, to jest beznadziejne, to jest beznadziejne na teraz i to jest beznadziejne na teraz. Graliśmy Queena. Okej. Okej, stary, okej. Nilfgaard potrzebuje silnej ręki. I teraz nie będziemy pazerni. Ha! Oczywiście, przyjacielu. Teraz nie będziemy pazerni, wyrzucimy to. Wyrzucimy to. I wyrzucimy Leto. Teraz się przynajmniej nie boimy dobierać. Pszczeniaku siła. Dobra, szukamy dalej jakichś skarbów. To nie jest skarb. Oczywiście nasz przeciwnik ma zabójstwo. To jeżeli nasz patent z Ciri nie wyszedł, to kończymy tą turę. Tak po prostu. Tak po prostu. Cisza tu trochę. No widzisz, mało piszesz. Leszy jest ok, to może być słabe. No wyrzućmy tego Irdena, DJ jest tyle. Kiedy z tobą skończę, nie będzie co zbierać. Te psy nie mają honoru. Paszedł mi z tą Yennefer. Leszy. No i tego Leszego na razie tam zostawimy. Dlatego Seldkirka. Przydałoby się nam zagrać naszego Leszego. No dobra. Leszy to Leszy. Leszy za Leszego. Mamy jeszcze jednego Leszego. I mamy piwo na birnę. I nie mamy Saskiej w deku. To są nasze, to jest nasza siła, że odrzuciliśmy Sask. A ty cwany geju. Nie ma oszustwa. Nie masz drugiego piwa, nie zrobisz mi tego. Nie zrobisz mi tego, że masz piwo. Dobra, dzik. Dzik jak dzik. Dzik mi się za bardzo nie podoba. Mógłbym go po prostu zabić. Ten dzik jest trochę słaby. Ale możemy zrobić coś takiego. Całe życie pracuję z idiotami. Mam wprawę. Aguara. On ma dwie jedynki. Ja mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ja mam sześć jedynek. Więc to jest jedyne, co ma szansę dać jakąś wartość. Elegancko. No ten pojedynek jest słaby. 4-8. Ale pozbyliśmy się statku dzięki temu. Nie wiem w jaki sposób. A, bo pancerz, okej. Okay. To ten Becker nam załatwił statek elegancko. To zabrał mu 8. Z przyjemnością.
Moi drodzy, to nie jest jeszcze problem. Mamy Blue Dream do Dijkstry. Także spoko loko. Czy on ma Birnę? Jeszcze turę poczekamy z tą jego Birną ewentualną. Mam 6 kart w deku. Dijkstra dobierze mi 2. Stefan Wilgefortz, Irden, Igni, Jorvet, Ragnarok. Dobra, zróbmy to. Kolejny Jorvet pojedynki? To trochę lipny ten pojedynek. Nam się zapowiada. Lipne te pojedynki nasze dzisiaj. Stary, dobra. To teraz tu już musi pójść piwo. Nie znajdziesz, stary, Birny. Nie rób se jaj nawet. Mogłem może poszukać najpierw tej elfki. Mam jeszcze dociąg 2 kart. A Wilgefortza, jak dobierzemy, to nawet 3. Generalnie wygląda sytuacja tak, że nasza talia się przewija. Ej! Ty chamie zbuntowany! Ty chamie, ty! Jaki cham! Jaki cham! I jeszcze Wilgefortz? I Ragnarok! No pojebało tego gościa, no. Dobry człowiek, to ma. Co mam powiedzieć? I oczywiście nie dostaliśmy czyszczenia pogody. Dobra, co mogę na tą sytuację wymyśleć? Wskrzesić Leszego, wskrzesić Jaskra. I liczyć, że dobiorę swój Ragnarok? No strasznie to wygląda. No pewnie, stary, nie krępuj się. Nie krępuj się. Nie, my nie możemy dłużej czekać. My musimy szukać odpowiedzi. To jest nasza odpowiedź. To jest nasza słaba odpowiedź. Taka bardzo słaba. Co trzeba zrobić? Ja i tak już nie mam wariantu na dociąg karty, więc dobiorę po prostu, ustawię sobie Ragnarok. Jak gra Shilarda, to albo weźmie Ragnarok, który mu nic nie da, albo mi go odda. Dekret jeszcze w co? Nie wycofywać się do diabła! No chyba ty jesteś pogięty, człowieku. Jak można mieć tyle, kurwa, szczęścia? Jak można mieć tyle szczęścia, ja się pytam. Jak można mieć tyle szczęścia? Będzie 2-3. Może być 2-3. Może być. Wcale nie jest powiedziane, że nie będzie 2-3. Czuję się zaszczycona. Wcale nie jest powiedziane, że nie będzie. Jeżeli on już gra Tibora, to znaczy, że ma jeszcze takich 2. O Jezus Maria. No my nie mamy już tych punktów. Po prostu nie mamy. Ten Ragnarok nas po prostu zabił. Generalnie nas zabiło to, że zabrał nam DJ-a. Nie. Tragedia, moi drodzy. Zapowiadało się tak cudownie, a wyszło beznadziejnie. Dostaliśmy beczkę, za którą nic nie jesteśmy w stanie, nic z nią zrobić.
Traciliśmy masę pyłu, ale to tak jak z mimikiem. Na mimiku żeśmy ledwo zarobili. Te tryby nie są po to, żeby zarabiać, tylko po to, żeby właśnie tracić i się nimi radować. No nic, moi drodzy, próbujemy dalej. Dzięki wam serdecznie, trzymajcie się, hejka i pa pa!